Cześć, witajcie. Dzisiaj pokazuję Wam widok z okna. Jest godzina za 15:10 rano. Jak widzicie, chmury są ciemne. Ogólnie panuje jeszcze ciemność egipska, można by to nazwać. Ja to mówię zawsze egipska, no to nie jest egipska, ale jest to ciemność. Jak widzicie, tam w ogóle jakby życia nie było, ale życie właśnie się toczy w tej chwili. Ponieważ wszyscy jadą gdzieś, pracują lub jeszcze jadą do pracy. Tak jak mówiłam, jest za 15:10. O godzinie 10:34 dzisiaj powstają właśnie, powstaje dzień, powstaje słońce. Jest to właśnie wschód słońca, który jest zapisany w internecie, że o tej godzinie już ma tu być jasno. Czyli jest to właśnie, nie wiem, cywilny czy ten cywilny wschód. Ojej, widzicie? Nie wiem właśnie. Coś ostatnio dużo rzeczy, nie wiem, jakaś taka jestem niedowiedziana, jakaś niedowiedzona. Nawiedzona może, o właśnie, może nawiedzona jestem. Jestem w samochodzie, jedziemy z moją mamą do Kringlanu, czyli do naszego centrum handlowego, ponieważ kupiłyśmy wczoraj prezent na święta, na urodziny dla mojego brata syna. I się okazało, że nie to, co by on chciał, więc idziemy wymienić. Dzisiaj też czekamy na straszny sztorm. Ponoć ma być tragiczny sztorm. Ma wiać do 50 metrów na sekundę. To jakby ktoś nie wiedział, to jest aż 180 km na godzinę. Tu w Reykjaviku nie będzie takiego czegoś mocnego. Aczkolwiek na pewno się poczuje, bo ten sztorm taki najbardziej taki dotkliwy to na pewno będzie tam poza stolicą, gdzie jest mniej budynków, otwarta przestrzeń i wiatr z oceanu prostowali, że tak powiem, w malutkie miejscowości, które nie są osłonięte ani nic. Okej, my jedziemy i spróbuję coś nagrać z Kringlanu. Oto właśnie nasz Kringlan, nasze centrum handlowe tu w środku jest, to jest drugie piętro, które tu widać. O, jest next. A my wchodzimy do środka. Do góry, a tak szybko schody jadą, że aż ciężko stanąć. Wczoraj bym tutaj z paczkami spadła. Ciężko było wejść, ale jedziemy sobie. O, i za mną takie widoki zostają w tyle. Wymieniłyśmy zabaweczki, także dziecię będzie zadowolone, dostanie to co chciał. Cała siata zabawek, że tylko czekać i patrzeć, aż będzie się uśmiechał. Coś Wam pokażę dla tych, którzy nie mogą mieć zwierząt, albo futerkowych, albo nie wolno po prostu mieć zwierząt. Widzę, że są
różne wersje, można i brązowego sobie tutaj kupić i różowy, w różowej wersji. Ciekawe, zastanawiam się, na co mi to. Jakie piękne tutaj są wystroje w Kringlanie, ale chciałam się spytać tych oglądających tu z Islandii, czy pamiętacie, że tu kiedyś były schody ruchome? Bo w tym miejscu kiedyś były schody ruchome, po czym wybudowano właśnie tą część, gdzie jest jedzenie. Wycieczka po Kringlanie się zakończyła, także idziemy do samochodu i w sumie planów większych na dziś nie ma, ale u nas planów nie ma, a za chwilę coś wypada i 4-5 godzin już są zaplanowane.